On żyje. Opowieści wielkanocne. Maryja i Maria Magdalena. W jej uszach brzmiało ostatnie słowo, jakie usłyszała od Jezusa. Wykonało się. Na rękach wciąż jeszcze czuła stygnące, obolałe ciało swego syna. Na jej ubraniu pozostały ślady jego krwi. Była jeszcze w ogrodzie, kiedy zataczano na grób ogromny kamień w gościnnych progach wieczornika spędziła świąteczny dzień szabatu była odrętwiała jak złowieszcze echo wracały do niej słowa symeona a twoją duszę miecz przeniknie już lepiej by było żeby to mnie zabili a nie jezusa pomyślała poruszając bezgłośnie wargami wyszeptała jednak fiat niech mi się stanie według twego słowa Było jeszcze ciemno. Ranek zapowiadał się chłodny. Maryja przebudziła się i miała wrażenie, że nie jest sama. Ogarnęło ją ciepło i całą sobą czuła obecność swego syna. On jest, żyje, zrozumiała. Spełniły się jego słowa. Gdy Maria Magdalena wychodziła z wieczernika, było jeszcze ciemno. Głowę owinęła chustą i lekko nią przysłoniła usta, żeby nie czuć chłodu wdychanego powietrza. Na bezchmurnym niebie skrzyły się gwiazdy. Blask księżyca oświetlał jej drogę. Biegła do grobu. Tam pochowano Jezusa. Miała w oczach sceny jego męki. Odstraszał ją widok poranionego, umęczonego ciała, które w pośpiechu pogrzebano. A ona chciałaby zadbać z całą pieczołowitością o tego, którego szczerze miłowała. Raczej wolała myśleć o chwili spotkania z Nim, kiedy ją uzdrowił, uwolnił od dręczących złych duchów. Jakież było jej zdumienie, kiedy stanęła przed grobem i zobaczyła odsunięty kamień? Co się stało? Gdzie jest Jezus? pomyślała? Nie umiała poskładać myśli. Z kołatającym sercem pobiegła z powrotem do wieczernika, żeby powiedzieć o wszystkim Piotrowi i pozostałym uczniom. Maria Magdalena zdyszana wbiegła do domu i wołała. Piotrze, Janie, nie ma Jezusa, ktoś go zabrał. Uspokój się, powoli, Magdaleno, co ci się stało? Zapytał Piotr i próbował uspokoić rozdygotaną kobietę. Ona wydobyła z siebie tylko grób pusty, nie ma Jezusa.